może rzadziej tutaj bywają. Nazywam się Jacek Moskwa, jestem wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i mam dzisiaj przyjemność i wielki honor otworzyć benefis naszej koleżanki Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, która... Dobry przykład. Tak, proszę wyłączyć telefon. Proszę wyłączyć telefon. Tego uczę zawsze na warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, uczę młodych adeptów sztuki telewizyjnej, ale sam zapominam. A zatem Małgorzata Karolina Piekarska, poza tym, że jest atrakcyjną dziewczyną, co wszyscy widzą, jest bardzo płodną pisarką. Pisze książki także dla młodzieży, ale także dla dorosłych. I dzisiaj będzie mowa o książce bardzo ciekawej, powiedziałbym wybitnej, którą napisała ze swoim nieżyjącym już ojcem, jest jej współautorką. Książka Syn dwóch matek mówi o dzieciach, o bardzo dramatycznych losach dzieci zamojszczyzny. Jest to niejako historia rodzinna, bardzo, bardzo ciekawie opisana. I będzie też mowa o jej książkach dla młodzieży, które są legendarne, tłumaczone na obce języki, Klasa pani Czajki. Jest po prostu, to jest wielka wartość w dziedzinie literatury młodzieżowej. O książkach Małgosi będą mówić Kasia Boruń-Jagodzińska. Będzie mówiła właśnie o książkach młodzieżowych, a Piotr Mildner-Nieckowski, pan profesor Piotr Mildner-Nieckowski, będzie mówił właśnie o książce Syn dwóch matek. No cóż, to oddaję w takim razie im głos. Dobry wieczór Państwu. Ja wiem, dlaczego Piotr mi odebrał głos na temat tej książki, bo ja bym przez cały czas albo płakała, albo zaczynała wspominać, jak ja odbieram te różne miejsca, które Małgorzata opisuje w tej książce, więc zacznę może od pytania do Małgorzaty na temat Klasy pani Czajki. Czy dzisiaj napisałam ją tak samo, bo to jest już któreś naste wydanie, które nie było zmienione, tak, od początku? To jest wydanie szóste, tak zwane uzupełnione, poprawione. To znaczy nie było zmieniane i było zmieniane. Innymi słowy, to jest tak, że nie było zmieniane bardzo gruntownie, ale zostały naniesione pewne drobne poprawki, ponieważ jest to książka, która ukazała się pierwszy raz 12 lat temu. Do tej pory, a ukazała się jako książka, która była publikowana najpierw w odcinkach w prasie. I to publikowanie tych poszczególnych rozdziałów w odcinkach w prasie wymuszało, że w kolejnych rozdziałach były pewne powtórzenia. I wydawca, nasza księgarnia, zdecydował się różne rzeczy wyrzucić, ponieważ one są już wiadome, jak się je czyta jako całość. Poprzedni wydawcy tego nie wyrzucali, bo uznawali tę narrację taką gazetową za tę taką obowiązującą. No więc to jest ta jedna, jedyna zmiana. Natomiast rzeczywiście, kiedy nasza księgarnia się szykowała do tego wydania, to zadano mi pytanie, czy to nie jest dziwne i nie dzisiejsze, że dopiero gimnazjalista dostaje telefon komórkowy. Ja mówię, no oczywiście, ale jeżeli bym miała to dostosowywać do dzisiejszych warunków, to powinnam całą książkę napisać od nowa, ponieważ po prostu wszystko dziś wygląda inaczej. Gadu-gadu nie jest tak popularne, bo jest Facebook, w tych czasach jeszcze nie było Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta rzecz taka, która już się zestarzała się ta, że tak powiem, nowoczesność. Natomiast nie zestarzały się problemy, które w tej książce są. Właśnie. Przepraszam, że się wtrącę tak przy okazji. Książki są do kupienia, wszystkie trzy tutaj na tym stoliku. Tu jest, znaczy na tym stoliku jest ta ostatnia, a poprzednie są w szatni u pani Danusi. O, to, to
to jak ktoś jest zainteresowany. Wydaje mi się właśnie, że problemy to są odwieczne. Problemy intryg, problemy bohatera, który nagle zjawia się w innej dzielnicy czy w innej szkole, to jest problem, który chyba od, myślę, że 100 lat mniej więcej się pojawia w literaturze młodzieżowej. Ja akurat mam na świeżo przeczytane jakieś książki z lat 30. i tam też one się zwykle zaczynają od tego samego. Ja niebieskiego mundurka Gomułnickiego, to była taka klasyczna książka właśnie szkolna, tak? Gdzie się pojawiał mój kuzyn Bellon. No właśnie, tu ciągłość jest z tym, że czasy się tak zmieniają, że może wtrącę tutaj jedną rzecz, że poznańscy językoznawcy próbowali zrobić słownik gwary uczniowskiej i prace nad tym słownikiem trwały jakieś 3 lata. Po 3 latach słownik ukazał się, ale całkowicie nieaktualny. Tak to się zmienia. Ja może jedną rzecz powiem. Tutaj jest na przykład taki rozdział, gdzie no, dosyć duże problemy są z mamą jednego z uczniów, ponieważ ona jest taką niesamowitą, jak to by się powiedziało, ultrakatoliczką. Kiedy ja to pisałam, to jeszcze nie było aż tego typu problemów w naszej rzeczywistości, jakie są dzisiaj, czyli aż tak strasznie takich podziałów nie było. Natomiast, ponieważ część mojej rodziny to są ewangelicy i jedna z moich kuzynek opowiadała mi, że kiedy wprowadzono religię do szkół, ona wtedy była w 8 klasie i nagle została odrzucona przez tę klasę, no bo była jedyną dziewczynką, która na religię nie chodziła, bo ona chodziła na swoją do zboru ewangelicko-augsburskiego. Więc to mi gdzieś tam dało do myślenia i to był impuls, żeby stworzyć, też pokazać takie problemy, żeby mój bohater był właśnie ewangelikiem. Zwłaszcza, że rzecz dzieje się na Saskiej Kępie, Saska Kępa była ewangelicka. Jakby nie przeczuwałam, pisząc to, że w pewnym momencie to się stanie rzeczywiście problemem. Także tutaj też jest parę takich problemów, które właściwie dzisiaj bardziej nam doskwierają, niż doskwierały wtedy, kiedy ja tę książkę pisałam. To zawsze był problem, bo ja byłem, na przykład chodziłem przez 2 lata do liceum, do klasy, w której było tylko 2 katolików, ja i mój kolega. A reszta to byli albo niewierzący, albo Żydzi, albo ewangelicy właśnie. Tak? I to się zdarza. I muszę powiedzieć, że byłem szykanowany, musiałem uciekać z tej szkoły, tak? Tak, to się czasy zmieniają. I to, co wtedy wydawało się, gdyby opisanie tego pewnie było słuszne, i to w tej chwili mogłoby być trochę ryzykowne. To znaczy, to jest tak, że ja akurat lubię ryzykować, więc ja bym się tego ryzyka nie bała. Ja lubię w ogóle opisywać rzeczywistość z jednej strony taką, jaka ona jest, a z drugiej strony biorąc z niej takie właśnie kolorowe tematy, więc uważam, że to jest cały ten koloryt. Pamiętam, że kiedy mój syn chodził do podstawówki i pojechaliśmy, bo ja byłam taką mamą jeżdżącą z dzieciakami na wycieczki, to pojechaliśmy do Częstochowy i mojego syna koleżanki z klasy, była 6. klasa, powiedziały, że Natalka nie ma prawa wejść do Kaplicy Jasnogórskiej, bo jest świadkiem Jehowy. Ja musiałam interweniować i mówić, że bardzo przepraszam, ale do Kaplicy Jasnogórskiej ma prawo wejść każdy człowiek i każdy Polak, bo to jest część naszej historii, bez względu na to, jakiego jesteśmy wyznania. A potem była też taka historia, że też to była ta 6. klasa, była wycieczka po Pradze, którą oprowadzał nas Mieczysław Janiszewski, praski przewodnik, no i szedł szlakiem 3 religii, czyli gdzie była synagoga, czyli tam też Teatr Baj jest mniej więcej na tym terenie, znaczy jest w budynkach pożydowskich, więc cerkiew, no i oczywiście katedra praska. I jedna z dziewczynek mówi, pokazując na cerkiew: ciociu, czy to jest kościół ludzi, którzy nie wierzą w Boga? A ja jej wtedy pokazałam Galerię Wileńską i mówię: nie, dziecko, kościół ludzi, którzy nie wierzą w Boga, to jest tam. Tu jest kościół jak najbardziej ludzi, którzy wierzą w Boga, tylko wyznają go trochę inaczej.
I to tak mniej więcej te rozmowy z uczniami też mnie natchnęły, żeby poruszać takie tematy, no bo one jednak są częścią tego, co nas otacza. Mnie tam zainteresował też wątek, mówię o trobicielach w tej chwili, pewnego odbrązowienia harcerstwa. To znaczy, mam takie wrażenie, że niektóre osoby mogły się trochę poobrażać, a mnie bardzo ujęło to, że ci harcerze są ze swoimi wszystkimi i wadami, i zaletami. To znaczy, ja kiedy w ogóle byłam w wieku swoich czytelników, to ja bardzo lubiłam książki, gdzie byli niegrzeczni bohaterowie. Z tego też powodu uwielbiałam Orzągowską, bo jej bohaterowie wszyscy byli niegrzeczni i na przykład mniej lubiłam Musierowicz, bo u niej wszyscy byli z bardzo dobrych domów i wszyscy byli jednak bardzo grzeczni. Ja, to mnie... też tak, nie tak, ale to nie było takie, tam nie było jakichś dwójkowiczów, nie było kłamczuchów, no to jednak, bo nawet kłamczucha... Każdy czytelnik szuka siebie. Tak, ja byłam bardzo niegrzeczna. Wyrzucono mnie z liceum, także nie, ja byłam bardzo niegrzeczna i ja jednak wolałam niegrzecznych bohaterów. Bardzo dobrych uczniów do dzisiaj bardzo się boję. Życie pokazało mi, że jednak bardzo dobrzy uczniowie to jest małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot i mogą nawet w późniejszym życiu, że tak powiem, przy każdej klasie widać tych uczniów z pierwszej ławki i to właśnie są ci nie lubiali, ale muszę powiedzieć, że oni bardzo cierpią z tego powodu. No nie zawsze dobry uczeń jest nielubiany, dlatego że jest dobrym uczniem. Bardzo często jest nielubiany, dlatego że sam izoluje się od klasy. To różnie bywa. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że klasa pani Czajki jest czymś zupełnie innym niż Tropiciele, bo klasa pani Czajki jest zbiorem opowiadań, gdzie główny wątek, ja mówię, że jest niezauważalny jak nitka babiego lata. Jeżeli się uważnie przyglądamy, to dostrzeżemy nitkę babiego lata. Jeżeli uważnie przeczytamy książkę, to dostrzeżemy, że ten główny wątek to jest tak naprawdę dojrzewanie. Natomiast Tropiciele to już jest książka z głównym wątkiem klasycznym, bo to jest po prostu kryminał dla młodzieży, główni bohaterowie harcerze, a ja uważam, że harcerstwo daje gwarancję przygód. Sztucznych czasami, bo Podchody to jest sztuczna przygoda, ale to jest jednak przygoda. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, że Klasa pani Czajki to szóste wydanie z tego roku, ale to jest książka, która też się cieszy się ogromnym powodzeniem na Ukrainie. Jest trzeci dodruk, który wynika z tego, że tamtejsze ministerstwo, ono się nazywa jakoś Ministerstwo Edukacji Narodowej, podobnie jakoś jak nasze, zdecydowało zakupić egzemplarze do wszystkich szkolnych bibliotek, uznając, że jest to książka, która jest na tyle ważna, czy na tyle pomocna w rozmowie z młodzieżą, że powinna się w tych bibliotekach znaleźć. Rzeczywiście z rozmów z nauczycielami wiem, że na podstawie każdego z rozdziałów można przeprowadzić godzinę wychowawczą. I to jest też ciekawe, bo to w ogóle nie było moim celem i nie miałam takich myśli, jak pisałam tę książkę, że będzie ktokolwiek omawiał to na godzinie wychowawczej. Czy to było publikowane w odcinkach wcześniej? Klasa pani Czajki była publikowana w odcinkach w piśmie Wiktor Gimnazjalista. I to było tyle ciekawe, że wydawca ukrywał przede mną listę od czytelników i dopiero na sam koniec, kiedy już bohaterowie mieli kończyć gimnazjum, dowiedziałam się, że poczta redakcyjna pękała w szwach od listów, kiedy czytelnicy mówili albo pisali, że chodzili po księgarniach i chcieli tę Klasę pani Czajki kupić, a księgarze mówili, że taka książka nie istnieje. A czytelnicy, no jak to nie istnieje, jak my czytamy? Tak, dlatego pytam, że szczególnie ta Klasa pani Czajki, ale tak jak na przykład Wysokie Pokoje, taka jest powieść. Zbiór opowiadań niby, ale to powieść jest, nie ma pierwsza. Tak. Ja to tak odebrałem, że to jest książka, która ma tak silne więzi między poszczególnymi częściami, że właściwie jest to jakby jedno i to samo jest tutaj. I właśnie teraz chciałbym
troszeczkę. A może to znaczy jeszcze sekundeczkę, żebym tylko... Ale skończę, bo te opowiadania czyta się tak, że jak któreś z nich się kończy i zaczyna następne, to czuje się, że to jest jakby dalszy ciąg. Ścisła więź językowa, atmosferyczna, klimatyczna, czyli atmosfera klimatowa, no, to jest jakby jedno. I dlatego ja tego typu książki, tak jak zresztą na przykład Mundur Ławrynowicza, który też się składa właściwie z odrębnych kilku części, chyba trzy, że to jest taki nowy typ powieści, nie wiem, prozy, który nie jest antypowieścią. Tutaj jest jeszcze taka rzecz, że Tropiciele to był od początku pomysł na kryminał, wiadomo było, jak on się skończy, natomiast to jest też taka książka, która 8 lat temu miała pierwsze wydanie. I o tyle to jest ciekawe, że my żeśmy w tej chwili wkroczyli w takie czasy, kiedy bardzo popularna stała się genealogia. Ja się akurat genealogią swojej rodziny zajmowałam od dziecka, najpierw z tatą, potem już sama, ale tu w tych Tropicielach znalazły się takie odpryski tych moich genealogicznych zabaw. Po pierwsze, główny bohater nazywa się tak jak moja mama z domu. Po drugie, cytuję różne dokumenty rodzinne, między innymi śmieszną karteczkę, którą oni tam znajdują na strychu. To jest to karteczka, która naprawdę istniała. Moja praprababka pisała do swojej przyjaciółki list. To jest karteczka o treści: Szanowna Pani, nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, by nie skreślić te kilka słów i nie napisać Pani, że jestem bardzo szczęśliwa. Bronisław, cóż to mój mąż Bronisław, co to za przyjemny człowiek, co to za cudowny człowiek, jaka przyjemność z nim rozmawiać. Napisałabym więcej, ale siedząc na kolanach i będąc zgryzioną i łechtaną, nie mogę więcej pisać. Więc jest to autentyczny list mojej praprababki do jakiejś koleżanki. Ja oczywiście to też tutaj wykorzystuję. Plus główny niemy bohater pocztówki szwagra mojej prababci, szwagra, który istniał, Wacław Chodkowski, ale zmieniła mu trochę życiorys, co jest tam na końcu książki wyjaśnione. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj te książki, bo ta książka jest jakby romansem o dojrzewaniu i o wartościach. To jest kryminał, który jest bardzo mocno osadzony w Warszawie, na Saskiej Kępie. No i oczywiście jest tam ten wątek powstaniowy, nie podany w sposób natrętny i jakiś dydaktyczno tępy, czy ze smrodkiem dydaktycznym, tylko rzeczywiście żywy, niesłychanie żywy. Więc to mi się bardzo tam podobało. Nie będę tu przeciągać. Ja jeszcze może jedną rzecz powiem, bo tu rzeczywiście to jest taka książka, która chciałam przemycić jedno ze swoich zainteresowań, czyli zainteresowanie historią i zainteresowanie historią własnej rodziny. I kiedy Tropiciele ukazali się pierwszy raz, to ja przez 2 lata jeździłam po Polsce ze spotkaniami autorskimi pod hasłem Co wiesz o swojej rodzinie? I organizowałam taki konkurs w szkołach i zebrałam całą teczkę, do dzisiaj tę teczkę mam, z pracami gimnazjalistów, gdzie oni odpytywali najstarszą starowinkę w rodzinie, dziadka, babcię, ciotkę i pisali życiorysy tych swoich przodków, wyciągając różne niesamowicie ciekawe historie. I nawet przez jakiś czas szukałam dofinansowania, że może ktoś by zechciał dofinansować, żeby te prace tych gimnazjalistów ukazały się drukiem, nawet w niewielkim nakładzie, jako taka ciekawostka, taki plon, co można wyciągnąć z gimnazjalistów, kiedy się im chce. No ale niestety nikt nie był zainteresowany. Pan robił tego rodzaju konkursy, ale to musiało mieć jakieś widocznie swojego patrona i być przez szkołę filmowane. No, no właśnie, w każdym razie to taki ten plon mam cały czas, ta teczka w domu. No to może przejdźmy do innej książki, też dziecięcej. Dlatego, że to jest syn dwóch matek i który jest tu przedstawiany również jako maleńkie dziecko, 1,5-roczne, potem 2-letnie i musi wzrastać nie w swoim domu.
To pierwsza rzecz, którą trzeba o tej książce powiedzieć. Druga to taka, że ona opowiada o nie tylko o zagładzie, o której na przykład pisała Anna Janko, w zagładzie na Zamojszczyźnie, ale również i o późniejszych czasach, i o, czyli powstanie to jest, i jest IPRL, co do którego można znaleźć co najmniej trzy opinie rozmaite, różne. I ta panorama czasowa ustawia zupełnie inaczej perspektywę tej Zamojszczyzny. To jest taka ogólna uwaga, która jest potrzebna do tego, żebyśmy mogli dalej rozmawiać. Bo jak to się zaczęło pisanie, bo to, co ty na ten temat wiesz, to wiesz ze swojej rodziny, no bo jest to kawał historii twojej rodziny, ale nie tylko przecież. To znaczy, to jest tak, że w ogóle mój ojciec jeszcze w 78 roku napisał reportaż, który nosił tytuł Wojenne losy rodziny Tchórzów. Będzie uroczysta premiera tej książki. Tak, to ja wtedy przyniosę ten reportaż, bo on jest specjalnie przez ojca oprawiony. Specjalna introligatorska oprawa, którą zrobił introligator w Muzeum Narodowym. I ta książka wtedy nie znalazła wydawcy, dlatego że reportaż był za długi, żeby ukazał się w prasie. Za krótki, żeby ukazał się jako osobna książka, a poza tym myślę, że ojciec nie miał też do tego dystansu, ja też nie mam, tylko ojciec pisał słowo w słowo relacje świadków, a jednak język mówiony różni się trochę od języka pisanego i to było bardzo trudne do przeczytania, jak się to czytało, kiedy to było spisane słowo w słowo, więc jakby zaczęło się od tego reportażu, tylko że reportaż powstał, kiedy ja miałam 11 lat, a całą historię poznałam z lat 9. To jest tylko 2 lata, ale aż 2 lata. Coś, co poznaje się będąc 9-latkiem, no pewne rzeczy to są trochę za wcześnie. Albo może gdybym ja dostała to w innej formie, ale ja to opisuję w tej książce, po prostu pytałam się mamy, o co chodzi z tym Jasiem, o co chodzi z tym Jasiem. Mama chciała porozmawiać z sąsiadką i powiedziała, że po pierwsze dla ciebie nie Jaś, tylko stryj Janek, a po drugie zamknij się, idź do pokoju i sobie przeczytaj, stolica leży na stole. I 9-letnia dziewczynka, która usłyszała, przecież umiesz czytać, ja czytać się nauczyłam mając 4 lata, więc ja czytałam płynnie bardzo i jako jeszcze tam przedszkolak czytałam koleżankom książki, więc dla mnie przeczytanie artykułu to nie był problem, ale to nie był artykuł dla 9-latek, tylko to był artykuł w stolicy. Taka, to na ostatniej stronie to było takie z takim zegarem, warszawskie wspomnienia. I po prostu no, to nie był artykuł dla 9-letniej dziewczynki. Ja przeżyłam to. Po prostu tam były opisane rzeczy, które dzisiaj nas absolutnie nie szokują, ale dla 9-letniej dziewczynki, która nigdy nie zostaje w domu sama, która ma przedstawioną wojnę jako przygodę, bo znają z serialu 4 pancerni i pies, nie oszukujmy się, wbrew temu, co mówią niektórzy, nie jest to serial historyczny, tylko jest to serial przygodowy i młodzieżowy, w związku z tym ta wojna jednak nie wydaje się tak okrutna, jak ona była naprawdę i jak ona się jawi ze wspomnień czy z artykułów. To jest po prostu to, jak ona wyglądała naprawdę, a co ja wiem i z tego artykułu, no i już z późniejszej jakby lektury i z późniejszych rzeczy, to jest o wiele gorsze. No przecież później przez, ja obserwowałam, jak ojciec to pisał, że na biurku pojawiały się książki typu Czas niewoli, czas śmierci, dzieci polskie oskarżają. I tam były same potworne fotografie.
fotografie i zdjęcia, których nie było, czy obrazy, których nie było właśnie w serialu Czterej Pancerni i Pies, na którym ja się chowałam od 5 roku życia, bo przecież to jeszcze w przedszkolu się to oglądało, bawiliśmy się w przedszkolu Czterech Pancernych, ja byłam zawsze Szalikiem, a Rudym były, no tak, Rudy były, za Rudego robiło pianino i pod pedałami pianina była ta, ten, czołg i tam żeśmy pod tym pianinem siedzieli, więc no mówię, no świat dziecka to jest zupełnie inny niż świat... Jestem gotów to zrozumieć, bo dla mnie najstraszniejszym filmem, jaki kiedykolwiek w życiu oglądałem, w ogóle najstraszniejszą rzeczą, jaką oglądałem, był Człowiek w żelaznej masce. To jest film, po którym, z którego wyszedłem z ciężką klaustrofobią, i do dzisiaj sam windą nie mogę jechać. To jest zdejmowanie swetra czy zakładanie swetra przez głowę. Dla mnie jest możliwe tylko wtedy, kiedy ktoś stoi obok. No po prostu nie jestem w stanie wyjść. Tak to wywołał we mnie ten film Człowiek w żelaznej masce. Ja wierzę w to głęboko, że dzieci pewnych rzeczy nie powinny oglądać, bo później to im potrafi niektórym złamać życie. Mnie akurat nie złamało, ale... Niektórzy się dziwią, dlaczego tak dziwnie się zachowuje, kiedy mam swetę zdjąć. No tak, ale to jest na przykład też coś takiego, że zupełnie czym innym jest czytanie o abstrakcyjnych osobach, a zupełnie czym innym jest czytanie czy dowiadywanie się czegoś o ludziach bliskich. Bo jednak... O tym Janku, którego nazywasz? Stryje. To są zupełnie inne rzeczy, jak coś dotyczy anonimowych Kowalskich. A powiedzmy ludziom, o co to chodziło w największym skrócie? W największym skrócie moi dziadkowie w styczniu 1943 roku wzięli z sierocińca dziecko. Na Dworcu Wschodnim kolejarze otworzyli wagony. To jest zresztą scena, która później była w serialu Polskie Drogi, gdzie Kuraś kupował dzieci. Tak? Za te dzieci płacono od 20 do 100 zł. Polscy kolejarze potem sami zostali wysłani do Oświęcimia, natomiast otwarto wagony, bo usłyszano płacz dzieci. Dzieci po otwarciu wagonów sfotografowano, no a warszawiaków poproszono, żeby zgłosili się do sierocińców i te dzieci zabrali. I do takiego sierocińca przyszła moja babcia z dziadkiem. Ponieważ babcia była równie postrzelona jak ja, więc wybrała sobie z tych wszystkich dzieci najbardziej zaniedbane, które na dodatek nie umiało mówić i jeszcze do tego wszystkiego nie wiadomo było, jak się naprawdę nazywa, bo w tym sierocińcu przebywało pod imionami Krzyś Dionizy, bo no, skoro dziecko nie mówi, to nie możemy się dowiedzieć, jak się naprawdę nazywa. Potem rozpoznała je na zdjęciu jego własna matka i w maju dziadkowie dowiedzieli się, że chłopiec nazywa się Jan Tchórz. Czyli przez 4 miesiące dziecko było moich dziadków jako ja, jako Krzyś, a potem nagle trzeba było do niego mówić zupełnie innym imieniem. Trzeba pamiętać, że to jest taki wiek 2,5 roku, 2 lata, 2,5, kiedy dzieci zaczynają mówić. I dla takiego dziecka, kiedy ono nagle dowiaduje się, że kochane, ty nie jesteś Krzysiem, ty jesteś Jasiem, to jest to na tyle takie no, destrukcyjne, że dziecko zaczyna protestować. Ja nie jestem Jasiem, ja jestem Krzysiem, bo przecież cały czas nie mówili do mnie Krzyś. No, to jest robienie też z tego dziecka... To samo jak prawdziwa matka się pokazała, tak, to nie chciałem. Po czym przyjeżdża ta prawdziwa matka, dziecko już jej nie pamięta. I dla mnie 9-latki poznanie historii dziecka, które jest 2 razy wyrywane, raz od biologicznej mamy, drugi raz od przyszywanej, od początku babcia wiedziała, że kiedy się tylko odnalazła jego mama, że to dziecko wróci do swojej mamy na Zamojszczyznę, nie zmienia to jednak faktu, że z każdym złym czasem jest tak, że człowiek myśli, że on się zaraz skończy. Czyli zaczęła się wojna i wszyscy myśleli, że ta wojna zaraz się skończy. W 1943 roku dziadkowie wzięli to dziecko do siebie i wydawało się, że ta wojna też za moment się skończy. A tutaj coś jeszcze tego końca nie było i nie było. Więc jeszcze to dziecko do 45 roku, czyli przez 2,5 roku było u moich dziadków. 2,5 roku spędził stryj z moimi dziadkami.
Ostatnio byłam na takim spotkaniu. No i był przez to, był bratem twojego taty. Tak, był bratem mojego taty. Natomiast jest dosyć ciekawa rzecz, że on z Zamojszczyzny został wysiedlony. No najpierw jak wszyscy do obozu przejściowego w Zamościu, potem do Żelechowa i od matki zabrano go z Żelechowa. Do tej pory nie wiadomo, dokąd jechał ten transport. Nie udało się ustalić. Wtedy były plotki, że to jest do Oświęcimia, że dzieci na zamordowanie. Teraz mówi się, że być może na zniemczenie. Nie wiadomo, nie ma, ponieważ tak, no nie ma, Muzeum Auschwitz nie przetrzymuje, znaczy nie ma takiej dokumentacji transporty, które nie dotarły. No, czegoś takiego nie ma, tam są tylko transporty, które dotarły. Z drugiej strony nie ma też czegoś takiego jak transporty dzieci na zniemczenie, które nie dotarły. To też transport nie dotarł do miejsca przeznaczenia, więc nie wiadomo dokąd szedł. I stąd my nie wiemy, jaki los miał mu być zgotowany. Natomiast to, co może być dosyć ciekawe, ja miałam ostatnio spotkanie autorskie pod Wrocławiem, takie właściwie warsztaty dziennikarskie i tłumaczyłam młodym adeptom dziennikarstwa, że dobrze jest brać tematy, które są nam najbliższe, że bardzo często każda rodzina to jest historia. I pokazywała mi tę książkę. I pokazywała mi też taką krótką prezentację i mówię, jak myślicie? Oni mieli 16-17 lat. Jak myślicie, czy ta mama przyszła po niego po wojnie? A oni wszyscy mówią, nie. Ja mówię, wy nic nie wiecie o macierzyństwie. Matka oczywiście, że po niego przyszła. Ja mówię, mało tego, że po niego przyszła, to jeszcze prawie całą drogę przeszła na piechotę. No i oni wszyscy po prostu za nie mówili. A tak jest, że babcia Zosia, mama stryja, bo ja do jego mamy też mówiłam o babciu, babcia Zosia przyszła z Zamojszczyzny na piechotę. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że szła po swojego syna, ale dlatego, że była przekonana, że idzie po swoje jedyne dziecko, jakie jej ocalało. Kiedy zaczynała się wojna, miała 5 dzieci i męża. Kiedy wojna się kończyła, wiedziała, że gdzieś w Warszawie u Piekarskich żyje najmłodszy syn. Dwóch zginęło już po wyzwoleniu, bo w maju 45 roku po prostu zajmowali się polem, pole zaminowali Niemcy i dzieci wyleciały w powietrze i ona wróciła na swoje pole i została 2 trumienki. W związku z tym tych 2 synów już nie miała, a miała 2 córki, które były wysłane na roboty do Niemiec i nie miała z nimi kontaktu. W związku z czym była przekonana, że zostało jej jedno, jedyne dziecko, to najmłodsze, gdzieś u Piekarskich w Warszawie i na piechotę z Zamojszczyzny przyszła je odebrać. Ta książka też jest zbudowana z rozmaitych, nie, ona jeszcze bardziej zróżnicowana niż to oczywiście, bo jest zbudowana z bardzo różnogatunkowych tekstów. Po pierwsze są fragmenty tego reportażu twojego ojca. Po drugie, cały reportaż, to jest cały reportaż podzielony. Ale podzielony na fragmenty. Po drugie jest twój komentarz do tego. I to rozległy, bo i teraźniejszy, i wsteczny, ale od czasu do czasu również sięgasz do przyszłości, jak to będzie, albo jak by mogło być. I wreszcie inne materiały, które do tego dochodzą, zwłaszcza do twoich komentarzy. W sumie jest to taki patchwork właściwie, taka opowieść zbudowana z bardzo różnych. I muszę powiedzieć, że kiedy się przegląda książkę, to można nabrać trochę niechęci do niej, dlatego że właśnie się widzi te różne, tu kawałek tego, tu kawałek tego. Czyli to jest książka, którą trzeba czytać od początku do końca. Nie można jej zacząć czytać w środku. To jest mylące. I teraz moje pytanie jest takie. Jak ci, bo że jest to układ od A do Z bardzo sprytnie zrobiony, to jest fakt, ale jak do tego doszłaś, jak do tego dochodziłaś, jak układałaś, czy miałaś nić, na której
nanizałaś te koraliki, czy też były koraliki i trzeba było je z mozołem ułożyć? To znaczy nie, ja miałam nić, na którą nanizałam koraliki. Pomysł na książkę to był od właściwie 15 lat, czyli kiedy po śmierci ojca zajrzałam do jego reportażu. Wtedy wziął się pomysł, że trzeba coś z tym zrobić i trzeba by to wydać, ale w tej formie sam ten reportaż się nie nadaje, bo już jest XXI wiek, a reportaż jest z 78 roku. I jest tam opisywana rzeczywistość 78 roku. Także wiedziałam już wtedy, że to powstanie. Natomiast wiedziałam, że napiszę to w formie rozmowy z ojcem, czyli on wie to wszystko, co ja mu piszę, bo ja głęboko w to wierzę, że gdzieś tam w górze patrzą na nas nasi rodzice, dziadkowie i wszystko to, co tu się dzieje, widzą. Przepraszam, bo się oczywiście wzruszyłam, jak to mówię, jak to ja. Ale wiedziałam, że musi być nie tylko ta moja rozmowa z ojcem, ale ona musi być trochę szerzej, bo ja mu muszę opowiedzieć, ale muszę też opowiedzieć czytelnikowi, że ta moja rozmowa z ojcem ma też wytłumaczyć czytelnikowi pewne rzeczy, żeby on też zrozumiał dom, w jakim ja wyrastałam, jacy byli moi rodzice, bo moja mama też jest za mężczyznę. To co prawda, kiedy w czasie II wojny światowej ona mieszkała już w Chełmie, to oczywiście powodowało mnóstwo różnych zabawnych rzeczy w domu, bo jak ojciec był niezwykle dowcipną osobą, jak rodzice się kłócili, ojcu już brakowało argumentów, a ponieważ ja byłam też dzieckiem wychowywanym na czterech tomach przy szabasowych świecach, to jak ojciec już nie miał argumentów, to mówił, a ty się nie odzywaj, bo najgłupsi Żydzi to byli z Chełma. Bo przecież jak wszyscy to czytają przy szabasowych świecach, to widzą, że tam jest osobny cały rozdział o Żydach z Chełma. A więc dla mamy to zamojszczyzna była miejscem urodzenia i tam oczywiście mieszkali dziadkowie i rodzina i tak dalej, ale mama już okupację spędzała w Chełmie, który też przecież miał dosyć tragiczny los, bo 17 września tam wkroczyły wojska radzieckie, które się po chwili stamtąd wycofały, także to też jest dosyć ciekawy kawałek i ja też o tym tutaj piszę, bo też chcę wytłumaczyć, czemu moja mama miała mnóstwo różnych antysowieckich obsesji, które w naszym domu istniały i naprawdę one są one dokładnie przedstawione. Tak, są one przedstawione, ale to też jest też taki pierwiastek, myślę, że humoru w tej książce, która co powoduje, że ta książka nie jest tylko do płaczu. To jest trochę mylące, bo bardzo często mówimy różne rzeczy, które są w cudzysłowie oczywiście. Jak mi nie dasz zupy, to cię zabiję. No i nikogo nie ma zamiaru, ale zabijać. Złośliwi biorą to serio. I oczywiście to ja to rozumiem, bo ty tak piszesz, że od razu widać, co jest ironiczne, co jest dowcipne, co jest żartobliwe i tak dalej. A z tego to wynika, że chociaż muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o poglądy twojej mamy na sowietyzm, jestem całym sercem za nimi. Bo u mnie w domu też się tak mówiło i też się tak myślało, tylko czasami się mówiło, tylko wiesz, możesz mówić o tym w szkole, ale nie za bardzo. Na wszelki wypadek. Bo pamiętam, że kiedy cieszyliśmy się, kiedy Szwecja w hokeja dokopała Ruskim, cała szkoła szalała i następnego dnia szkoła była zamknięta, bo dyrektor poszedł w odstawkę. Znaczy, no nie, no moja mama na przykład nie oglądała nigdy piłki nożnej, a mecz Polska-Związek Radziecki w 82 roku oglądała i tak waliła piąchą w poręcz, bij Ruska, że mało sobie ręki nie połamała, także no to jest cała moja mama. Tak, tak. To dokładnie tak wyglądało, że to... Mówię, no ja swoją drogą, gdyby przyszli Ruscy do ciebie do domu, to by ich przyjęła, prawda? Tak, no ale to nie jest tak, że... To jest właśnie, mówię, no ja zawsze patrzyłam na to wszystko bardzo z boku, bo myślę, że od dziecka byłam obserwatorem i z tego powodu też zostałam pisarką, ale patrzyłam na to naprawdę no, z dużym rozbawieniem, na taki pewien dualizm
mojej mamy. No. Także to jest w tej książce, bo też chciałam, żeby czytelnik zrozumiał i z jakiego domu wyrosłam, jak to wyglądało, jak ja to przyjmowałam jako dziecko, ale też jeszcze jest jedna rzecz, to co powiedziałeś, ta przyszłość, ponieważ w 2010 roku pojechałam na spotkanie na Zamojszczyznę. Było to rok po tym, kiedy pojechałam na spotkanie do Żelechowa. I w Żelechowie ja sobie pomyślałam, będąc już tam, że a to ja to wam opowiem, bo moi dziadkowie to wzięli takie dziecko z Zamojszczyzny, które tu z mamą wylądowało w Żelechowie. No i tam opowiadam, a wszyscy w Żelechowie wiedzą, że tu byli wysiedleńcy z Zamojszczyzny, to było dla nich, no, wszyscy wiemy, my tu w Żelechowie wiemy. No to ja sobie pomyślałam, jadę na Zamojszczyznę, to ja przygotuję prezentację całą, pokażę, jak mój stryj wyglądał, moi dziadkowie. Ja to wszystko opowiadam i mówię do tych dzieciaków tam w Książnicy Zamojskiej, że to jest historia taka, jaka spotkała wszystkich tutaj waszych krewnych, tutaj całe rodziny. I nagle się odzywa chłopczyk, proszę pani, ale to nas nie dotyczy, bo my nie jesteśmy Żydami. Ja mówię, jak to? Ale przecież to jak to? To w czasie wojny to tylko Żyd? No w ogóle mnie zatkało, bo się okazało, że oni są przekonani, że w czasie II wojny światowej zagłada dotyczyła tylko Żydów, a w ogóle nie wynieśli z domu informacji, że cokolwiek się działo z ich dziadkami, pradziadkami, to nie zostało w domu przekazane. Przynajmniej w tej grupie, z którą ja wtedy rozmawiałam, bo ja się dopytywałam, czy wy jesteście stąd, czy może żeście się przeprowadzili. Nie, my wszyscy stąd, żeście naprawdę o tym nie słyszeli, nie. I potem ta bibliotekarka do mnie mówi, dobrze, że im pani to powiedziała, bo oni pewno może za wcześnie, może im rodzice jeszcze nie chcieli mówić. W każdym razie okazało się, że no jakby ja mówię i mówię do ludzi, którzy z domu tego nie wynieśli. I to no, dla mnie bardzo poważne. To normalne zjawisko, bo ja dzisiaj, jeżeli rozmawiam ze studentami o stanie wojennym, to mówię, opowiadam bajkę o żelaznym wilku, bo oni nie wiedzą, co to był stan wojenny. Poproszę. Tak to się zmienia. Tak samo jak my musieliśmy się specjalnie dokształcać, żeby się dowiedzieli, co było w powstaniu warszawskim, bo ja się urodziłem po powstaniu. No w domu pewnych rzeczy się nie mówiło, głównie dlatego, że obawiali się o przeszłość akowską moich rodziców, dziadków i tak dalej, i to jest tym problemy. No i więc ja to jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego tak jest. I w twojej książce to wychodzi, ty nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, ale jest to właśnie, że następne pokolenie musi się dowiedzieć, co było w poprzednim, bo inaczej nie będzie wiedziało. Bo trzeba mu to przekazać, bo samo tego nie zdobędzie. No, trzeba. My to mamy samo z siebie, bośmy to widzieli, a ci następni już tego nie widzieli i już nie wiedzą. Znaczy, no moment, kiedy ja słyszę ciągle, że naziści wywołali II wojnę światową, jest momentem, który mnie po prostu doprowadza do szału. Dlatego, że ja zawsze słyszałam, że wywołali ją Niemcy i nagle się okazuje, że istnieje naród nazistów. No, i albo hitlerowców. Albo hitlerowców. No. Tymczasem, no dobrze było powiedzieć, że hitlerowcami byli prawie wszyscy Niemcy, 98%. No nawet jak patrzymy, jest jakieś takie zdjęcie, co wszyscy mają ręce w geście niemieckiego pozdrowienia i stoi tam tylko jeden, który nie ma takiej ręki. Jest podpis oczywiście, ten w środku to wielki bohater. Albo idiota, tak. Albo garmoni. No, ja nie chcę tutaj więcej mówić o tej książce, mówię, chcę zostawić na premierę różne rzeczy. Przede wszystkim będę chciała, żeby czytelnicy usłyszeli bohaterów, ponieważ są nagrania i będę chciała chociaż fragmenty wtedy tego... Jeszcze jedno pytanie mam. Mianowicie, są tutaj teksty mamy Tchórzyny, Zofii. No to są właśnie fragmenty reportażu ojca. Tak. I to było zapisane jej językiem. Językiem w czytaniu nieznośnym. Czy tu jakieś zabiegi były stosowane przez ciebie albo przez ojca? Oczywiście, przez ojca nie, natomiast ja całe to przeredagowałam, ponieważ inaczej byłoby to absolutnie nie do przeczytania, bo tam było wiesz Maciusiu, wiesz Maciusiu.
Tak, to jest raz, ale też i słowa, gramatyka, szyk, wyrazu. To trzeba było Nie wszystko, dlatego że... Znaczy, trzeba było z tego zrobić zdania. No babcia nie mówiła pełnymi zdaniami. Babcia była osobą, babcia Zosia, mama stryja Janka była osobą niepiśmienną. Listy, które ona pisała do mojej babci Janki, były listami pisanymi za każdym razem innym charakterem pisma, bo dyktowała je komuś innemu. Rozumiem. Tak, ale to oczywiście wiadomo, że ludzie, którzy nigdy nie pisali, ani nie czytali, a tym bardziej ci, którzy nie czytali, mówią właśnie tak zwanymi monosylabami, takimi składkami, ale to jest całkiem komunikatywny język, tylko że nie w piśmie. I tutaj trzeba było, ja nad tym trochę posiedziałam, potem jeszcze siedziała redaktorka książki, bo ja już też zatraciłam dystans, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że ojcu było bardzo trudno, bo ojciec spisywał to z taśmy. A ja niestety, ja mam bardzo dobrą pamięć i ja po prostu słyszałam te dźwięki, siedząc nad tym tekstem, to ja słyszałam babcię. Więc przy redakcji ja cały czas słyszałam, jak ona to mówiła. Pamiętam, jak Gazeta Wyborcza chciała na kolanach zrobić wielką przyjemność Leszkowi Kołakowskiemu, który dawał wykłady w telewizji, takie krótkie wykłady o filozofii, genialne zresztą, i dosłownie in extenso to, co powiedział, puszczano w druku i było to straszne. On w końcu to wpadło to w jego ręce i się przeraził, zadzwonił do redakcji i powiedział, zróbcie z tego coś, bo to nie jest, ja mówiłem, a to ma być napisane. Dwie różne rzeczy. No i zrobili. I tam od czwartego chyba odcinka już zaczęli normalnie drukować. Czyli jednak takie zabiegi są konieczne. Będziemy mieli za tydzień spotkanie z profesorem Kachulskim, który zajmuje się między innymi edytorstwem naukowym i właśnie będę się chciał o to zapytać, jak to powinno się robić. No i dobrze, i jeszcze ostatnie moje pytanie. Ta książka się na czymś kończy, ale czy jest dalszy ciąg? Ale w sensie jakim dalszy ciąg? Co będzie dalej? Chciał zapytać. W sensie fabuły, no co z panem Janem? No przecież ja byłam u stryja w te wakacje, no to jest w tej książce opisane. Co on robi? Jest emerytem. Jest rolnik. Rolnik, emeryt. Emerytowany chłoporobotnik, no jak to było, bo przecież on to jest w tej książce wszystko. Jest, stryj był ławnikiem w sądzie, teraz już nie jest, bo po 70 nie wolno być ławnikiem, a poza tym ograniczono udział ławników w sądach. Tu zresztą jest cały rozdział, taki reportaż o tym, jak on był ławnikiem, pokazujący w 70 latach kontakty sąsiedzkie. Moim zdaniem przezabawny rozdział, pokazujący też, jaka była ta Polska w tych 70 latach i jak zaciekli, zapiekli sąsiedzi, prawie tam widłami się między sobą dźgający. No, także stryjenka, ciocia Krysia żyje, dzieciaki żyją, stryj jest już dziadkiem, bo najmłodszy Tomcio ma dzieci. Byłam zresztą u niego w Zamościu, bo Tomcio mieszka w Zamościu, zawsze chciał mieszkać w mieście, nigdy nie chciał zostać na roli. Na roli został Marek, ale Marek ma teraz rozrusznik serca i jeszcze ten rozrusznik jest nie do końca uregulowany, więc też... Czyli wyraźnie na ludzi. I to jest najlepsza puenta. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Może do nas? Istniało w Berlinie tak zwane Zentralverteilungsstelle i tam się rozdzielało wszystkie transporty, więc pewnie możesz dotrzeć do informacji, dokąd ten transport. Ale no nie, skoro nie ustalili tego historycy, nie ustalili tego przez 70 lat, to wątpię, żebym ja to ustaliła, bo to już próbowali zawodowcy
ustalić. Tylko powiedziałam, bo podczas pracy nad filmem, żeśmy mieli kontakt z tą muzeum i w Berlinie dotyczą tego historii obozów koncentracyjnych i tam są informacje, które są tylko i wyłącznie po niemiecku i nikt się nimi za bardzo nie interesuje, za wyjątkiem bardzo wąskiej grupy ludzi. To ja chciałam tylko coś dodać właśnie, że jest ciągle nadzieja, że pewne rzeczy są odkrywane. Ja akurat też się zajmowałam zbieraniem relacji dla działu historii mówionej, zarówno karty, jak i domu spotkań z historią. Pewne rzeczy po latach wypływają, to jest na takiej samej zasadzie jak te pocztówki, czy jakieś różne dziwne rzeczy, na przykład pewne archiwa gdzieś czasami się zdołały przechować w jakichś tajemnych skrzyniach i my musimy mieć ciągle nadzieję, że pewne rzeczy zostaną jeszcze wyjaśnione. No, czasami tak jest, że ludzie z różnych powodów, z różnych zdumiewających czasami powodów, ale jednak są to ważne powody, pewne rzeczy nie przekazują następnym. Trzymają w tajemnicy, wolą o tym nie mówić, a tak, no. Ja znam to z dziejów swojej rodziny, ale pewnie w każdej rodzinie są jakieś takie rzeczy, o których się nie mówi, o których warto by powiedzieć, bo one mogą rzucać światło na to, co się w danej epoce działo. I to niekoniecznie musiało dotyczyć tylko tej rodziny. To znaczy ja w ogóle jestem za tym, żeby jeżeli idzie o rodzinę, jak to się mówi kolokwialnie, nie ściemniać. Czyli mówić jak było, dlatego że prawda i tak wyjdzie na jaw. Ja mam pytanie, czy klasę pani Czajki pisałaś też dla swojego syna i jak jego rówieśnicy, koledzy odebrali tą książkę? A no z klasą pani Czajki to jest tak, że w ogóle klasa mojego syna z podstawówki to jest klasa pani Czajki. W tym znaczeniu, że ponieważ bałam się tego, co się zdarza każdemu pisarzowi i jeżeli ktoś twierdzi, że mu się to nie zdarzyło, to kłamie, że na przykład pewna pani jest Zofią, a 40 stron dalej jest Barbarą, albo pewien pan wszedł w kurtce, 10 stron dalej wyszedł w płaszczu, albo przyszedł na deser, a nagle się okazuje 5 stron dalej, że on jadł zupę. Więc żeby coś takiego mi się nie przytrafiło, czyli żeby Zosia przez całą książkę była Zosią, to ja stwierdziłam, że wezmę konkretne dzieci z konkretnymi twarzami. Tylko napiszę o nich inne historie. Co oni na to? Oni się bardzo ucieszyli, natomiast ponieważ w tej klasie było kilka Kasiek, więc zachodzi mi w głowę, która to Kaśka. No bo tu jest jednak Kaśka, aczkolwiek tam było rzeczywiście dwóch Michałów, biały i czarny. Oni byli, jeden był bardzo czarny, a drugi był biały. Bardzo mi się to podobało zresztą i stąd się to tak potoczyło. Jedna może taka ciekawostka, Kamila, która tutaj też ma bardzo białe włosy. Umówiłam się z kolegą na piwo ze 2 lata temu i przychodzi naprawdę ładna dziewczyna. Cześć ciocia, a ten mój kolega, ty co to za laska? Ja mówię, to jest Kamila, pierwowzór tej z klasy pani Czajki, gdzie przecież jak ta Kamila była w pierwszej klasie podstawówki, to jedna z matek powiedziała, Boże, jaka to jest obrzydliwa dziewczyna. Wygląda jak szczur, brakuje tylko czerwonych oczu do tych białych włosów. A ja powiedziałam, że poczekaj, zobaczysz, jak będzie miała 12 lat, to będzie bardzo piękna kobieta. No i ja miałam rację. Tak, brzydkie kaczątko się przypomina. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Tak, ja chciałam wrócić do wspomnień, kiedy wiele razy byłaś w naszej bibliotece na Meksykańskiej na spotkaniach autorskich i klasa pani Czajki była oczywiście bardzo poczytną książką, ale ja z największym sentymentem wspominam książkę, której tytułu niestety nie pamiętam, ale to też historia twojego kuzyna, który był marynarzem w szkole morskim w Tczewie. Ta książka, czy ona była wznawiana? Nie, ona miała jedno wydanie, 19-letni marynarz się nazywa i to jest książka, która się cieszy chyba największym powodzeniem, ponieważ ja dostaję średnio raz w tygodniu maila od kogoś, kto mnie błaga, żebym mu sprzedała, a ja nie mam już co sprzedać, bo nie mam. Nakład się cały rozszedł.
Ona była wydana 11 lat temu. Ja nawet chętnie bym zrobiła drugie wydanie, ponieważ po tym pierwszym wydaniu ta książka miała reminiscencję w postaci korespondencji z czytelnikami, niesamowitej. Nawet dostałam list, w którym była opisana śmierć Zbyszka. List jednego z uczniów Szkoły Morskiej do innego ucznia Szkoły Morskiej, który już nie był jej uczniem. Było napisane, ja z pamięci cytuję, czytałam to parę lat temu, więc nie będzie to dosłowny cytat, ale nie ma między nami małego piekarskiego, który powiesił się. I było tam opisane, że nasmarował linkę żeglarską pachnącym mydłem. Więc żeby się szybciej zacisnęła i żeby była bardziej śliska. Także byłoby czym tę książkę uzupełnić, to drugie wydanie, tylko no jakby wydawca tego wydania pierwszego nie był tym zainteresowany, no bo poszedł dalej i wydaje inne książki, to już wydał, ja to rozumiem, a to jednak do wydania drugiego trzeba od nowa zrobić skład, zwłaszcza jeżeli ono ma być poszerzone. Dostałam też jeszcze jedną rzecz, dostałam też od marynarza, bieżącego marynarza, czyli żywego marynarza, który żyje i pracuje jako marynarz, dostałam kopertę. Przyszło to na adres Telewizji Polskiej, czyli facet sobie zadał trud, żeby mnie gdzieś odnaleźć. I tam było oprócz listu, w którym on zrecenzował książkę i napisał, jak strasznie ją przeżył, były dla mnie cztery pocztówki z różnych miejsc z całego świata, napisane do mnie tak, jakby pisał je, gdyby to się... Jakby pisał Zbyszek, gdyby jeszcze dzisiaj żył, był marynarzem i pisał do swoich rodziców. Było to niezwykle wzruszające. Ja dlatego mam taki sentyment do tej książki i do tamtego spotkania autorskiego, bo ta książka miała bardzo bogaty taki serwis fotograficzny, tam było mnóstwo zdjęć i cała dyskusja z młodzieżą wokół tej książki była poprowadzona nie poprzez, że się nie mówiło o samej książce, tylko o tym, jaki my mamy stosunek do śmierci teraz, my współcześni, a jak było wtedy, kiedy śmierć, niezależnie od tej całej tragedii, miała swój majestat, można się było pożegnać, była otwarta trumna i jak to wygląda, w ogóle wygląda zupełnie inaczej w dzisiejszych czasach, to dla nich wtedy, dla czytelników w owym czasie, to który to mógł być rok? 2006 jakoś tak. To tu jest jeszcze taka rzecz, że, bo tam rzeczywiście jest zdjęcie Zbyszka w trumnie. Ja opowiadam na spotkaniach, jak wspominam tę książkę, to ja opowiadam, że my dzisiaj spychamy śmierć pod dywan, że dzisiaj umrze babcia, dzwonimy po zakład pogrzebowy, żeby nam się babcia, broń Boże, w domu nie zaśmierdła. Jak umarł mój były mąż, to była taka historia, że on sprzedał mieszkanie, w którym mieszkał i dwa dni po podpisaniu umowy na kupno nowego zmarł. A zostały mu dwa dni do wyprowadzenia się z tego poprzedniego. I ludzie, którzy kupili to poprzednie mieszkanie, wydzwaniali do mnie dowiedzieć się, czy on na pewno tam nie umarł. To jest dla mnie to było niesamowite. On tam nie umarł, ja ich uspokajałam i przedstawiałam im dokumenty, gdzie było napisane, gdzie on zmarł, bo oni się tak strasznie bali mieszkania, w którym ktoś zmarł, a przecież kiedyś ludzie w domach umierali. I my żeśmy się tego nie bali. Mój syn śpi na łóżku mojego prapradziadka, a swojego prapraprapradziadka, który umarł na tym łóżku w 1938 roku. I kiedyś jedna z koleżanek mówi, Boże, Maciusiu, że ty się nie boisz. On w ogóle się spojrzał na nią zdziwiony, dla niego to było normalne. On śpi na tym łóżku od 7 roku życia. Pamiętam kiedyś w oborach sprzątaczka powiedziała, a wie pan, w tym łóżku pan śpi? Nie wiem. No w tym łóżku umarł Mieczysław Jastrów. No to nie, no ja też... Potem tak się zdarzyło, że byłem jeszcze 5 razy w oborach i jeszcze raz w tym całym łóżku spałem. Jakoś nie umarłem, nic mi się złego nie stało z tego powodu. A może od Jastruna tam jakieś fluidy płynęły i jestem dzięki temu mądrzejszy. No nie, no to jeszcze powiem taką anegdotę, że do Obór jak jeździłam, to tam jeździł też pan doktor z żoną z Alzheimerem. Ja mówiłam na nią pani Alzheimerka, ponieważ ona kompletnie nie kojarzyła, co się dookoła dzieje. I pewnego dnia okazało się, że on tam umarł w tych oborach.
I ona siedziała otumaniona, bo też nie bardzo rozumiała, że on tam zmarł, tam syn przyjechał, załatwiał to wszystko, zabierał ją stamtąd. I ja, jak zadzwoniłam do OBUR, to powiedzieli mi, że zwolnił się jeden pokój, no i potem tam w rozmowie wyszło, że to właśnie po tej parze, bo tam ten pan umarł. I jak ja przyjechałam, mówię, to, czyli ja mieszkam w pokoju po panu doktorze, który tu zmarł. A pani kierowniczka mówi, cicho, cicho, bo ludzie tu są i oni się zdenerwują. I ja mówię, ale przecież to ja tam śpię w pokoju, gdzie zmarł pan doktor, mnie to nie przeszkadza. Więc okazuje się, że no, my w tej chwili wchodzimy, znaczy już tkwimy w czasach, gdzie śmierć jest daleka od nas, czyli nie pomagamy bliskim ludziom przejść na drugą stronę. Dla mnie to są nieludzkie czasy. Teraz się źle dzieje. Nieludzkie czasy. Nawet w Austrii, która zawsze Austriacy się przygotowywali od urodzenia do śmierci, to teraz to zaczyna zanikać. Właściwie mam kilku członków rodziny w Austrii. I oni to mówią, że zaczyna zanikać ta kultura dobrego życia do końca, że tak powiem. Ludzie starzy zaczynają być niewygodni. I już nie mówi się o tym, że to są ci, z których trzeba czerpać. Wręcz przeciwnie, trzeba ich odrzucić. Tak? Zaczynają się takie czasy, to bardzo niepokojące. No ja żartobliwie mówię, przymusowa eutanazja po 50. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Tym optymistycznym akcentem. Ja ci to zapamiętam. Spokojnie, ja za rok. To przymusowy eutanazji. Ja już przeskoczyłem. Ilu by nas tu miało nie być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na początku. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, była Katarzyna Porunia-Godzińska, Piotr Miedzielny, Jacek Łaszba i do książki. I prosimy się wszyscy do książki, a syn dwóch matek można kupić u pana Jarosława, a poprzednie są u pani Danusi Szafy.